Witam! Tutaj drzazga, dzisiaj będzie miazga. Mam do was cztery paczuchy. Jedna taka gigantyczna. Dobra, taka duża, tutaj gigantyczna. Generalnie to... tu jest pakiet gier za 40 zł i sobie od niego zaczniemy. I mamy kilka mniejszych paczuszek, do tego przejdziemy później. Dawno unboxingu nie było, także ja to i jest. Co do tej paczki... Ja pierniczę. Kojarzycie jakby rozkład paczkomatu Impostu. Są tam oczywiście trzy rodzaje skrytek. I skrytka najmniejsza, średnia i duża. I taka paczka była wsadzona do średniej. I na chama była wsadzona. Nie wiem, jakie tam sprzedający ustawił proporcje czy coś. Ale po prostu na chama wsadzona. I ja musiałem naprawdę się tym z tym tak szarpać długo, żeby to wyciągnąć. Ma zagra. Ale to już nie pierwszy raz coś takiego przytrafia. Troszeczkę nie wiedziałem, co kupuję do końca, bo nie było to jakoś ładnie opisane. Ale mamy tych gier sporo. Za 40 zł taki oto zestawik. I na sam początek mamy z Premium Gamesa, takiego wydania nie miałem, Dawn of War, którego mam już, nie wiem, milion kopii po prostu. Ciebie w kolekcji. Ale z Premium Gamesa nawet nie wiedziałem, że to wyszło z Premium Gamesa. Oczywiście to jest na Steama, także no, z takim właśnie jest mankament już tych wydań Premium Games, że one trwają właśnie już z kodami cyfrowymi. A co w takim Premium Gamesie mamy? Jest i płyta, jest i kodzik. To było za czasów Total War Warhammer Premiera. Jakaś taka broszka była. W 2006 stare dzieje. Ale pudełko w ładnym stanie. No widać, że to po prostu kodzik. Kodzik wklepany i naraz pudełkiem niepotrzebne kompletnie. Dużo tu takich pudełek. Przepraszam, gier będzie. Niestety. Aczkolwiek było kilka fajnych za 40 zł, które sobie... Jedno folii? Nie, dobra. Mamy w ogóle dwie kopie Dead Island. Nie mam pojęcia dlaczego. Obie z tej dobrej gry. Gra z Techlandu. Mam już coś takiego, dlatego nie wiem, co z tym zrobię. W każdym razie, no mega, mega dziwna sprawa, że ktoś miał dwie kopie akurat tego. Nie wiem, czy to jest zużyte. Ciężko powiedzieć. A, może ktoś miał dwie kopie, żeby po prostu grać sobie na przykład z drugą połówką swoją, na przykład, nie? Nie wiem. Mamy dalej, tak. StarCrafta 2, Wings of Liberty. Nie wiem, czy takie coś już nie posiadam czasem. Muszę to obczaić. Aczkolwiek... No, takie troszeczkę zniszczone pudełeczko. Nic nadzwyczajnego. Nie będę też się tak, powiem, puszczał nad grami tutaj. Nie będę każdej tak przeglądał, bo ja sobie to zrobię poza nagraniem, żeby was zanudzać. Mamy tutaj Mad Maxika, też na Steama, kodzik wykorzystany na pewno. Ale spoko, nie miałem jeszcze Mad Maxika takiego pudełkowego. Płyty są. Jakaś taka cieniutka instrukcja. Zawsze coś, ale... No, to taki... Nie lubię takich rzeczy kupować, ale było tu bardzo fajnych kilka tytułów i jednym z nich jest na przykład Ghost Recon Tom Clancy Phantoms. I takie właśnie duże pudełeczko, tak się ono prezentuje. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, takie otwierane. Mamy tutaj pudełeczko, oczywiście z kodzikiem i z PC Digital, czyli z kodzikiem i z płytą. Fajnie. A pod spodem mamy The Art of... No, wylatuj. Pod spodem, na samym dnie pudełka, mamy The Art of Tom Clancy Ghost Recon Phantoms. Także mamy tutaj jakiś taki artbuczek prawdopodobnie. Prezentuję. Różne rzeczy tu można znaleźć. Także spoko, spoko. To wyglądało właśnie fajnie, jeśli chodzi o grupkę tych właśnie tych przedmiotów. Dalej mamy coś fajnego, ponieważ ostatnio udało mi się zgarnąć za... Czekajcie, może to tu będzie? Czekajcie, dajcie mi sprawdzić. Nie, wydaje mi się, że tego jeszcze nie ma, aczkolwiek udało mi się zgarnąć coś i wy to zobaczycie na następnym odcinku jakimś. Assassin's Creed 1 i Revelation, a tutaj mamy w tym zestawie dwójeczkę, także zarąbiście. Ubisoft Exclusive i to było na Uplaya, muszę sobie... Już nie mam pojęcia. To jest era Uplay, tak. Era Uplay, ale zawsze... Uplay w ogóle, jak ja to czytam. Zawsze spoko, myślę, że... do konwersji, ale lubię bardzo te wydania z Ubisoft Exclusive. Mam takich kilka, choćby z Heroesów i dosyć sporo, mam taki stosik. W sumie chyba to pokazywałem, albo nie? To pokazać, bo mam sporo i lubię je. Mamy tutaj komplet... O, Assassin's Creed Revelation, to już właśnie niedawno zdobyłem, więc...
że to dopiero ma do mnie dojść, więc tego tutaj nawet nie sprawdzam, to też na Uplaya, jakieś takie wydłużone pudełko. Mamy Far Cry'a trójeczka i czwóreczka Limited Edition. Jak ktoś ma kodzik, to jest spoko. Taką wersję tego. Cokolwiek czeka. Czwóreczka na pewno jest tutaj cyfrowo, tak, Uplay ten, a Far Cry trójeczka również. No niestety. Troszeczkę bezwartościowe pudełka. Dalej mamy Dawn of War w takim wydaniu, nie wiem w sumie po co. O, tu mamy fajny temat. Sniper Elite trójeczka na Steama, niestety z tyłu jest oznaczenie. Tego nawet nie sprawdzę zawartości, jest jakieś grube to. O, jest jakiś poradniczek, płyty. Spoczko, spoczko, to się zaskoczyłem nawet. O, i tutaj mamy spoko temacik. World of Warcraft Legion. Mega spoczko pudełko. Będzie do kolekcji z Blizzarda. Dalej mamy, o, coś ciekawego. Mamy Homefront na Steama. Dalej mamy Space Marine, który ostatnio zgarnąłem sobie na z platynowej kolekcji. Z tego co pamiętam, to było albo jakiś tutaj. Pamiętam, że było jakiś kodzik, to się na stronie logowało, czy coś. To jest w ogóle od THQ Nordic Group, poradniczek. Aha, i to w ogóle po niemiecku. Nie wiem po co mi to useless. Dołączę to do pudełka, które jest po prostu takich grami, które nie potrzebuję eksponować. Czy to miałem? Mafia 2 Special Extended Edition pomarańczowej kolekcji klasyki. I to jest również na Steama niestety, ale z pomarańczowej kolekcji tam mi troszeczkę rośnie tej rzeczy. Czy to jest druga kopia StarCrafta? Było wcześniej. Trzecia kopia StarCrafta Wings of Liberty. Chyba, że to jest wyciągnięte z którego kartonowych pudełek, ale nie wydaje mi się. Dziwne. Tą latającą płytę pana dwójeczki. Akurat spoko. W ładnym stanie. Podoba mi się, jak to spakował sprzedający. W ładnym stanie czy kijowym? Chcę stwierdzić, bo płyta jest zaparowana. Takim średnim. O, tutaj mamy coś, co nie miałem. Dead Island Riptide. O, tego również. Unity Original Sin. Oraz jeszcze z Premium Gamesa, do kolekcji Premium Gamesów Darksiders 2. Praktycznie wszystkie gry mają wykorzystany kod. No, to jest taki pakiet gier, no nie... Jedynie, żeby sobie postawić na półkę. Nie jestem fanem tego typu gier. Jak już się ma... Dużo mam z tego cyfrowo, więc spoko. Ale jak się... Ja wolę jednak, żeby to coś, co mam na półce, jednak jakąś miało funkcję. A pakiecik gier... Niektóre sobie zostawię, niektóre opylę. Myślę, że i tak mi się zwróci to bezproblemowo. Wziąłem, bo bardzo fajnie, tanio. Będę to prawdopodobnie wystawiał. Oprócz Assassin's Creed 2. Na razie sobie to odkładam. Lecimy sobie z kolejną paczuszką. Kolejna paczucha, już rozbawioszona, co prawda. Ale... Pierniczaj mi tu stąd papierze. Papierze... Co? Dobra, mamy tak. Bardzo fajny zestawik. Gierki generalnie było tak. Była Arcania z platynowej kolekcji. Niby Gothic 4, ale... Wiadomo. Przynajmniej ja do tego, do... jak to się mówi, do... Wypadło mi to słowo takie fajne. Do kanonu Gothica nie zaliczam. Ale nie miałem tego z platynowej kolekcji. Jest to takie właśnie to jedno z tych nowszych platynowych kolekcji. Nowszych mam na myśli, w sensie tych ostatnich, które wychodziły. Jest to numer 91. Nieco design się właśnie pudełka zmienił. Ale nadal mamy... Są one nieco cieńsze, tak zauważyłem. Ale nadal mamy poradniczki w środku. Instrukcje, poradnik. Wszystko jest tak, jak na miejscu powinno być. Patrzę tak. Nawet można powiedzieć, że to powinno być w środku. Ścieżka dźwiękowa. W sumie to zobaczę sobie. Pozwólcie, że spojrzę sobie na płytę, ponieważ jest to dosyć ważne. Ponieważ Arcanię planuję kiedyś ograć. Jak będę przechodził sobie całą serię Gothic. Zresztą Gothiciem nie jest. No troszeczkę rysy są jednak. Aczkolwiek Arcanię ja już posiadam w kilku egzemplarzach, dlatego to nie jest jakiś wielki problem. I tak po taniości myślę, że kupione
jeśli chodzi o ten tytuł. W nowej kolekcji, no, najtańsze. Także mamy Arkanie i od tego samego sprzedającego Seven Kingdoms Conquest. Taka gra strategiczna, stopsellerka, wydanie. Nie grałem nigdy w tejże gierkę, w tęże gierkę. Możecie napisać, co o niej sądzicie, jeśli ktoś w nią gra. Bardzo lubię o tym czytać. I tutaj w ogóle wyłamany ten zawiasek, niestety. Ale trudno. Jeden jest i trzyma, poradniczek jest. Płyta, mam nadzieję, że w dobrym stanie. Spójrzmy na nią. Rysy są, ale powinna odpalić. W ogóle taki fanfakcik, który poznałem dzięki użytkownikowi na YouTubie PC-towo, z kanału PC-towo, że okładki Topsellera zostały tak stworzone, że jak ktoś nie chce mieć tego tutaj layoutu od Topseller, czyli po prostu tego wyglądu wydania, to może sobie obrócić i ma właśnie okładkę z samej giry, tak jakby premierowo wyszło albo coś. Nie wiedziałem o tym, ja takie oglądam film, nie pamiętam, który to był film z tego kanału, ale zszokowałem się tym faktem i od razu porwałem swojego Heroesy 5 Kuźnia Przeznaczenia i patrzę, wow, faktycznie ta okładka z drugiej strony też ma coś takiego. Także dla mnie to było zdziwienie niezłe. Bo ma to tyle człowiek na półce lat i dopiero się teraz o czymś takim dowiaduje. Aczkolwiek ja to lubię trzymać w obwolucie, lubię serię wydawniczą pokazywać, że mam dużo z serii wydawniczych konkretnych gier, więc wędruję to tutaj od razu na miejsce Topsellera. W ogóle, taki śmieszna sprawa się ostatnio stała. Miałem taką podkładkę pod myszkę z Pepsi i tu jest takie po prostu grube coś. I ja sobie po prostu jeździłem myszką, potem się opieram o oparcie od fotela. Potem patrzę, jakaś galareta na tym leży. Co jest, kurna, nie? Do ręki mi się to przykleiło. O co chodzi? Potem, no nie wiem, może coś ten... Nie miałem pojęcia, o co chodzi. Galaretki nie jadłem. Umyłem to i poszedłem dalej sobie grać coś, nie pamiętam. Wracam sobie na swoje stanowisko, sobie gram i znowu takie coś widzę. I o co chodzi? Potem rozkminiam, patrzę. Oczywiście super jakość, dziura się tu zrobiła. I to przez to, że naciskałem, zaczęło wypływać i przyklejać się mi do ręki to. Ten żel. Nigdy nie widziałem właśnie zawartości tych takich tutaj podkładek. I się takie zdziwko, także macie taką moją anegdotkę, taki historię z życia. Wspaniale, że wam ją powiedziałem, wiem o tym dobrze. Ale lecę sobie z kolejną paczuszką. Tak, bardzo fajna historia. Drazga, opowiadaj nam więcej. Nie no. Miałem ładną schizę, co to kurna jest, bo dwa razy się to przykleiło i rozkminiałem, skąd się to w ogóle wzięło. Mamy taką malutką paczuszkę, a raczej w sumie w niej chyba powinna być tylko jedna gra, tak mi się coś wydaje, ale tak to wygląda przynajmniej. I nie kojarzę, która to jest gra. A, folia rozrywana, tak, kurde się, tak się to robi właśnie. O, rozpruta na flaki. Dobra. Ja pierniczę, ale to ktoś ostreczował. Znaczy, bardzo się cieszę, bo jest to oczywiście bardzo dobre, jeśli tak robicie, bo... A, już wiem, to jest Devil May Cry. Po taniości kupiony również. Z platynowej kolekcji. Zaraz wam go zaprezentuję. Ja pierniczę, jak poowijane wszystko. Proszę bardzo. Devil May Cry. Kureczka z platynowej kolekcji. Jeszcze z tego starego wyglądu. A nie, przepraszam, tu już się zmieniało. Patrzę na półkę 57, mam numer i on już miał takie coś, ale z przodu było jeszcze tak normalne, więc to jeszcze był taki w miarę łatwy, fajny design. Ładny design miałem na myśli, nie łatwy. I mamy tutaj oczywiście płyty. Stanie super. Drugiej nawet nie sprawdzam. Nigdy nie grałem w tą grę, ani w żadną tej serii. Także może jest to coś do nadrobienia, muszę się zastanowić. Mam jeszcze dwie przesyłeczki. Aha, ja przepraszam, jeszcze nie pokazałem nowych zdobyczy, bo tutaj sobie coś otworzyłem poza kamerami. I jest tutaj jeszcze w folii super ceny. Czerwony Sztorm, Hammer and Sickle.
Spoko, do kolekcji tutaj za głową mam właśnie super cenę. I jeszcze w folii, co prawda nieco uszkodzonej, ale ja to zostawiam. Gry w folii są na mojej półce dosyć takim fajnym, powiem szczerze, takim eksponatem, można powiedzieć, bo to coś, co jeszcze z folii jest mega fajnie, co prawda to jest uszkodzona, ale gier z super ceny mam najwięcej w folii jeszcze. Ciekawe. I drugim tytułem jest Świnia Swine. Mam to na Steamie wersję remaster. Nie pamiętam już, jaka to jest wersja. Aczkolwiek mam na Steamie, która po prostu działa. I zakupiłem sobie taką za piątaka, żeby była na półce. Gra, którą kiedyś grałem demówkę z jakiejś płyty, już nie pamiętam. Taka strategiczna. Mam jeszcze dwie przesyłeczki. Oto właśnie dla was otwieram już jedną. W sumie to już jest nawet... Oj, przepraszam za to. Jedna już jest otwarta. Mamy tutaj grę dzieciństwa oraz jakiś film na DVD. Sonic, Pogoń za Królową. Nie mam pojęcia, co to jest za Sonic. Uszkodzone pudełko, takie sobie. Ale to nie ja, ja to tego dla tego... Ja tego, tej paczki nie zamówiłem dla właśnie Sonika. Aczkolwiek też dosyć ciekawy, można powiedzieć, artefakt z przeszłości, bo wygląda to dosyć staro. Kupiłem ten zestaw dla pingwinka Kelvina. Gra, mi się wydaje, że to jest gra twórców Kangurka Kao, ponieważ jest to też tego typu gra, przygodówka, platformówka, coś takiego, takie 3D. Kto grał, tego bardzo serdecznie pozdrawiam, również z tego Play, także do kolekcji dołącza również Pingwin Kelvin, które płytę ma czarno-białą. To jest naprawdę artefakt przeszłości, jeśli chodzi o płyty czarno-białe. Zobaczmy sobie na druk czarno-biały. Stanie nawet spoko, jest kilka rys, ale taki, że przeczyta. I Pingwinek Kelvin, ogrywałem to więcej niż Kangurka Kao kiedyś. Ale miałem niestety demówkę, ale grałem bardzo dużo, ile się dało. Także to wędruje na półkę. Bardzo jestem z tego zadowolony, bo na Pingwina Kelvina polowałem dosyć długo, bo jest to gra dzieciństwa, a nie była ona tanio z tych ofert, co były dostępne cały czas, bo nikt po prostu nie chciał tego kupować tak drogo i cały czas były te drogie oferty pokazane. Tu mamy dosyć dziwne pudełko, takie plastikowe z góry, ale już widzę, co w tym jest. Również gra w folii z super ceny Beyond Divinity. To sobie chciałem zawsze ograć. Zawsze mnie to na czasopismach, jak to widziałem, interesowało z samych obrazków. Jest to jeszcze w folii, ja tego nie będę odpakowywać. Mam to właśnie zakupione z jakiś czasopism, był zestaw płyt i było też to tam, więc zawsze mogę sobie to zainstalować. A to w folii zostanie, nieuszkodzona folia. Także tak jak mówię, super ceny, mam mnóstwo gier w folii i to w tej folii zostaje, ponieważ ta folia no, znacznie podwyższa tego wartość. A to kupiłem za piątaka, tak samo jak Hammer and Sickle, no bo gry z super ceny nie są jakby, może tak, nie są takimi wow, węgierami w ogóle, że będą drogo i tak dalej. Po prostu one są po taniości sprzedawane. Niektóre nawet jeszcze są w sklepach internetowych wystawiane po taniości. I się nadal nie sprzedały. Na przykład dwie korony, tak to była ta gra. Jakieś tam inne strategiczne gry. Nadal idzie dorwać po taniości. Także polecam sobie zerknąć. I bardzo fajnie to potem na półce wygląda taki w folii. Taka w folijce gra jeszcze. Taka stara, nie? Dobrze, dziękuję za oglądanie. To już był długi w sumie odcinek. Do następnego nie zapomnijcie o kciuku w górę, komentarzy, subskrypcji. Jeśli macie jakieś historie związanymi z grami, które dzisiaj dałem, po prostu jakieś historie, śmiało to piszcie w komentarzach. Ja bardzo lubię te komentarze czytać. Bardzo dziękuję wam za komentowanie. Szczególnie tobie, Ramzes, oraz Kacprze Demczuku, oraz kanału, jak się to odmienia, oraz PC-towo, ponieważ również on komentuje moje filmy. Bardzo, bardzo lubię czytać po prostu te komentarze i dzięki bardzo za te komentarze. Także miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Do następnego. Elo, elo!